Witajcie kochani bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na troszkę inny filmik o troszkę innej tematyce. Wczoraj zastanawiałam się, co by tam Wam tu nagrać i tak wpadło mi do głowy, że z racji tego, że niedługo stuknie mi 3 lata odkąd mieszkam w Anglii, to opowiem Wam o 5 rzeczach, które zaskoczyły mnie właśnie w tym miejscu tutaj po przyjeździe z Polski. Teraz już się do tego przyzwyczaiłam, ale na początku było to dość dziwne. I jeśli macie tylko ochotę obejrzeć ten filmik, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwszą rzeczą, o której muszę wspomnieć, to drzwi wejściowe i okna. I drzwi wejściowe otwierają się do środka, a okna na zewnątrz. Nie wiem jak w Waszych domach, ale u mnie drzwi wejściowe otwierały się zawsze na zewnątrz, a okna do środka. Tutaj jest niestety odwrotnie. Według mnie troszkę to bardziej utrudnia życie, a to dlatego, że na przykład u mnie, ja mieszkam na pierwszym piętrze i jak wchodzę tylko na parter, to zaraz obok mam klatkę schodową i jeśli przychodzę z zakupami, to dopóki ich nie wniosę na piętro, to nie jestem w stanie zamknąć nawet drzwi. Jeśli jednak chodzi o okna, to dość ciężko je umyć i muszę Wam powiedzieć, że dlatego właśnie w Anglii są tak bardzo popularne firmy czyszczące okna, myjące okna, bo po prostu ludzie nie są w stanie ich umyć z zewnątrz i chodzą tutaj właśnie pracownicy z drabinkami raz w miesiącu i myją Wam te okna za drobną opłatą. Tak, dajcie znać, czy o tym wiedzieliście, czy nie i czy dla Was to też jest takie trochę dziwne. Kolejna rzecz, również związana z domem, to to, że na podłogach, w pomieszczeniach, w domu znajdziecie wykładziny i czy to jest klatka schodowa, czy to jest salon, sypialnia, pokój, jakikolwiek, to będą to wykładziny. W starszych domach wykładziny możecie znaleźć także w kuchniach i łazienkach, co według mnie nie jest zbyt higieniczne. Ja jestem większą fanką paneli i podłóg, ale niestety tutaj są dywany i Anglicy mają taką wymówkę, że po prostu panele się szybciej brudzą, szybciej kurzą, a dywanów nie trzeba aż tak często sprzątać. Także to jest kolejna rzecz. Następna to będzie coś o wadach, pajęczakach konkretnie. I powiem Wam, wygooglujcie sobie pająki w Anglii i wtedy zrozumiecie, o co mi chodzi, bo tutaj pająki są olbrzymie, naprawdę one są ogromne. To nie tak jak u nas w Polsce, że są te takie, wiecie, takie domowe pająki z tymi długimi nóżkami. Nie, nie, nie. Tutaj one mają ogromne rozmiary i mnie to okropnie przeraża, bo ja się bardzo, bardzo boję pająków i to chyba jest moja jedna z największych fobii. Ale pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłam takiego pająka, to po prostu narobiłam wielkiego krzyku. Bardzo mnie przerażają i teraz używamy właśnie takich kratek odstraszających jakiekolwiek owady, insekty, pająki i tak dalej. I mniej więcej to działa, cały czas się pojawiają, ale naprawdę pająki są tu ogromne, wygooglujcie sobie, to nie znajdziecie takich w Polsce, nie. Przedostatnią rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, to to, że jeśli kiedykolwiek zaprosicie jakiegokolwiek Anglika, Anglika do domu, do siebie, to pamiętajcie, żeby w lodówce mieć mleko. A to dlatego, że Anglicy piją herbatę z mlekiem. Ale nie, nie, nie tak, że nalewają sobie pół kubka herbaty i pół kubka wtedy dolewają mleka. Nie, oni tylko odrobinę mleka do smaku dolewają do tej herbaty. Mi to osobiście nie smakuje. Ja jestem przyzwyczajona do naszej polskiej czarnej herbaty. Ale oni w ten sposób właśnie piją i tutaj 99% Anglików wypije herbatę z mlekiem. I już ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć i która mnie bardzo, bardzo zaskoczyła w tym kraju, to to, że jeśli stoicie na przystanku autobusowym, a Wasz autobus właśnie nadjeżdża, to jeśli mu nie pomachacie, to ten autobus się nie zatrzyma. Tak, autobusy nie zatrzymują się na każdych przystankach, zatrzymują się dopiero na tych, na których pasażerowie mu po prostu pomachają. Tak to wygląda. Chyba że ktoś włączy przycisk stop w autobusie, to wtedy też się zatrzyma. I to też musicie o tym pamiętać, bo ja po przyjeździe tutaj właśnie z Marcinem zrobiliśmy taki błąd, że wracając
autobusem do domu, nie nacisnęliśmy tego przycisku stop, bo po prostu nie wiedzieliśmy, że coś takiego należy zrobić i pojechaliśmy 2 czy 3 przystanki dalej. No nie wiedzieliśmy i dopiero nasi znajomi nam powiedzieli, że należy nacisnąć przycisk stop w autobusie, jeśli chcecie się zatrzymać na jakimkolwiek przystanku. Także to na przyszłość, jeśli byście tutaj kiedykolwiek byli i zamierzali podróżować komunikacją miejską, pamiętajcie, że należy autobusowi pomachać, a jeśli chcecie się zatrzymać, to trzeba przycisnąć przycisk stop w autobusie i wtedy będzie wszystko super. Okej, kochani, to by było na tyle. Takich 5 rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły po przyjeździe. Dajcie znać, czy taki filmik Wam się podobał. Może będę kręcić jakieś właśnie filmiki odnośnie tego kraju. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie z Waszej strony. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pa, pa! Aha, jeszcze jedno. Jeśli ktokolwiek mieszka w Anglii, to piszcie na dole, co Was tutaj zaskoczyło po przyjeździe. Chętnie sobie poczytam. Dobra, to było na tyle. Pa! I przejechaliśmy chyba 2 czy 3 przystanki. Pojechaliśmy 2 czy 3...